Niegdyś zrobiłem dwa odcinki z najczęstszymi błędami podczas budowy domu, a dzisiaj zaprezentuję Wam film, w którym omówimy, jak tych błędów uniknąć. Odcinek powstał przy współpracy z Tomaszem, który nie tylko buduje domy, ale i wiele innych, większych rzeczy, z którym to miałem okazję szczegółowo porozmawiać. Jeden. Jak nie popełnić błędów związanych z doborem, a nawet montażem okien i ogrzewania oraz nie popełnić błędów przy doborze pompy ciepła. Po pierwsze, naprawdę profesjonalny dostawca okien dokładnie pomierzy otwory, dobierze stolarkę i zapyta o poziom zero budynku, czyli o poziom po wykonaniu warstw wykończeniowych. Te kwestie lepiej zostawić ludziom, którzy się na tym po prostu znają i na co dzień się nimi zajmują. Jeżeli chodzi o tak popularne ostatnio pompy ciepła w Polsce, jak doradza Tomasz, podczas rozmowy doszedł, a można nawet powiedzieć, że w sumie razem doszliśmy do wniosku, gruntową pompę ciepła po prostu byśmy wyeliminowali z rozważania o doborze pompy ciepła do naszego domu. To rozwiązanie dla idealistów, a nie pragmatyków. Dwie pozostałe pompy ciepła w rozważaniach to najpopularniejsze splity i monobloki. Tutaj niech zadecydują koszty, dostępność serwisu i trwałość sprzętu oraz koszty eksploatacji. Wielu ludzi, w tym i monterzy, informują, że okres zwrotu pomp ciepła to około 15 lat. Zakładając powyższy scenariusz, nie wiadomo, czy po 15 latach monoblok będzie działał, czy nie będziesz musiał po prostu zrobić mu generalki. Niestety obecna trwałość sprzętu pozostawia wiele do życzenia. Tomasz na przykład zakłada trwałość i stopę zwrotu maksymalnie do 10 lat. Jeżeli ta wartość jest przekroczona, to eliminuje to rozwiązanie. Poza tym w technologii 15 lat to przepaść. Za 10 lat może być inny system ogrzewania, który zrewolucjonizuje rynek. Ostatnim aspektem jest to, że odległość od jednostki zewnętrznej ma znaczenie z uwagi na opory i straty ciepła. Przy obecnych projektach domów są one pomijalne, ale warto czasem się zastanowić nad ponadwymiarową izolacją, 2-3 razy grubszą niż zalecają. Koszt takiej zmiany nie zabije, a większość strat ciepła może zostać wyeliminowanych. 2. Płytki. Tutaj temat jest prosty, zleć to fachowcowi, bo uwierz, że jest to trudniejsze niż ci się wydaje. Począwszy od rozmierzenia, poprzez dobór kleju, fug, poziomu, dylatacji itd. Większość uszkodzeń powstaje nie tak jakby mogło się wydawać z osiadania budynku. Temat jest dosyć złożony i o ile wykładajesz już płytkami kotłownię i przymierzasz się do wyłożenia całego piętra w płytkach, dobrze się zastanów, choć z drugiej strony wiem jakie są czasy i obecni fachowcy. Niemniej, jeżeli nie masz żadnego doświadczenia, zleć to zadanie po prostu fachowcowi. 3. Szalunek. Szalunek nie ma wpływu na nośność, ale ma znaczenie, jeżeli chodzi o geometrię elementu. Beton można rozdeskować po 14 dniach, pozostawiając stemple. Kluczowe jest to, kiedy go obciążymy. Wielu fachowców wrzuca na świeży strop całą dostawę pustaków na ściany kondygnacji. Powoduje to znaczące przeciążenie stropu. Oczywiście wszystko zależy od producenta, w tym i od parametrów technicznych, jak i bardzo ważnej temperatury na zewnątrz. Niektórzy producenci informują, że 100% odporności i znowu, w zależności od produktu, osiągają od 14 do 25 dni w okresie letnim, a 21-42 dni w okresie zimowym. Usunięcie szalunku zaleca się po osiągnięciu około 70% wytrzymałości końcowej betonu, więc łatwo obliczyć. 4. Inteligentny dom, rolety i wentylacja. W obecnych czasach warto inwestować w rolety zewnętrzne. Ich cena nie jest aż tak olbrzymia jak to było kiedyś, ale warto mieć przynajmniej jedną roletę otwieraną ręcznie, jeżeli ktoś zdecyduje się na przykład na razie lub wcale nie inwestować w awaryjne zasilanie. Przykładowo mowa tutaj o UPS-ie. W kwestii wentylacji i rekuperacji dwa kluczowe elementy: tłumik i obliczona prędkość przepływu. Pierwszy ogranicza hałas instalacji. Drugi aspekt, bardzo częsty błąd, źle dobrana prędkość przepływu i wielkość kanałów. Skutek? Słychać szum pracującej instalacji, co bardzo często powoduje irytację użytkowników. 5. Wysokość pomieszczeń. Niezależnie co słyszycie, minimum to 2,5 metry. Wszystko poniżej powoduje, że będziecie czuli się, jakby spadał na was strop. Jeżeli chodzi o podnoszenie i opuszczanie poziomu stropu, tu koniecznie trzeba potem zweryfikować wysokość stopni schodów, ilość tych stopni, zgodność z miejscowym planem zagospodarowania itd. Ale tym powinien zająć się architekt lub architekt adaptujący, ale wiadomo, budując dom, przyzwyczajcie się, że będziecie musieli być sami ekspertami wśród ekspertów. Wnęki na instalację można przewidzieć na etapie projektu lub zastosować systemy chowane w przestrzeni stropu, ale i tak zasada jest taka. Poświęcamy 3 razy więcej czasu na projekt, niż potem inwestujemy 3 razy więcej pieniędzy w przeróbki. 6. Architekci.
Dobór architekta to temat rzeka. Nie można generalizować, ale zdarzają się partacze, co w zderzeniu z takim samym wykonawcą równa się katastrofa. Unikajcie architektów, którzy projektują to, co im się podoba. Dobry architekt to taki, który projektuje wszystko pod możliwości finansowe inwestora. Warto też znać pewne zasady, zanim do architekta w ogóle się pójdzie. Na przykład rozmieszczenie okien. Przyjmijcie zasadę z domów pasywnych. Na północy małe, wschód i zachód średnie, południe duże. Nie bójcie się jednak nagrzewania. Obecne domy i okna są dobrze izolowane, a w lecie słońce świeci prawie pionowo, więc od słońca wnętrze i tak wam się nie nagrzeje. Co innego zimą, ale to jest zaleta, a nie wada. Małe okna to ciemne pomieszczenie, a to zawsze ma wpływ na samopoczucie. 7. Regipsy. Najczęstszy z nim problem, czyli pękanie, wynika z kilku czynników. Brak wysezonowania budynku, źle dobrane krokwie, zbyt duże ich ugięcie, źle dobrana technologia i źle wykonany montaż. Dach betonowy nie jest zły, stosuje się je powszechnie na południu Europy. Warto rozważyć. W naszym rejonie nazywamy to lanymi skosami. 8. Balkony. Jeżeli nie chcecie problemów, wykonajcie balkony z termołącznikiem. Nic was wtedy nie zaskoczy, nie wydacie fortuny na ocieplenie od spodu, ale i kolejna ważna rzecz. Nie pozwólcie montować balustrad od góry balkonu. Miejsce do montażu słupków balustrad to bok balkonu lub jego spód. 9. Nadproża. Może to, co powiem, wyda wam się szalone, ale aby nie mieć kłopotu z nadprożami, warto wiedzieć, jakie drzwi będziecie montować już na etapie projektu. Pamiętajcie zasadę z punktu 5. Jeżeli zdarzy się tak, że nie wiecie jeszcze, jakie finalnie wybierzecie drzwi, to najpóźniejszy moment będzie to moment tuż przed rozpoczęciem murowania. Przy nadprożach zewnętrznych, gdzie planujecie dać rolety, wykonajcie cofnięte nadproża, zostawiając miejsce zarówno na skrzynkę, jak i ocieplenie pomiędzy skrzynką a ścianą. 10. Instalacje w ścianach. Nie martwcie się o elektrykę. Największą zmorą jest kanalizacja, dlatego wykonujcie ją tylko w grubych ścianach. Broń Boże w działowych i to na styku z innymi pomieszczeniami, na przykład pokojem. To wszystko po to, żeby nie słychać płynącej wody. Tu jest pole do popisu do projektanta albo do fachowca. Tomasz również na zakończenie doradza. Zatrudnijcie kierownika budowy, ale nie takiego, który będzie u was gościem, tylko takiego, który będzie miał wiedzę i będzie obecny na waszej budowie. Ci prawdziwi nie są tani, ale zaoszczędzą wam masę nerwów i pieniędzy. Warto również słuchać swojego inżynierskiego wyczucia, a nie pseudofachowców, bo logiczne myślenie prawie zawsze doprowadzi cię we właściwe miejsce. To tyle w tym odcinku. Jeżeli odcinek wam się podobał i był pomocny, dajcie znać w komentarzach. A jeżeli macie jakieś uwagi, również czekam na nie w komentarzach. Do usłyszenia. Cześć!